Szymon Burnos i Piotr Chęcki, czyli dwie piąte zespołu Algorytm. Witamy. Zgadza się, dwie piąte. Brakuje z nami tutaj Sławka Koryzno, Krzysztofa Słomkowskiego i taki Strąbko, Emila. Jak on się nazywa? Taki Strąbko, czyli Emil, o takim, który z Strąbką był grał. Emil Miszk, tak. Spotykamy się na Dolnym Mieście, w Niemięcnym. To jest stała miejscówka? Tutaj spędzacie czas na tych leżakach? Od jakiegoś czasu jest to stała miejscówka, można tak powiedzieć, bo mają tutaj świetny sabich, jak się okazuje, szakszułkę również. No i magia Dolnego Miasta jest dosyć przyciągająca, bo w zasadzie można zaobserwować tutaj bardzo dużo kontrastów, które są inspirujące mega. Jeżeli będziecie mieli chwilę i będziecie mogli się przejść tutaj dookoła, to wydaje mi się, że sami zobaczycie, na czym polegają te kontrasty. Ta część Gdańska, która tak naprawdę nie jest zbyt często odwiedzana przez przyjezdnych. Jest i turystyczna, mimo że mieści się w zasadzie bardzo blisko Gdańska Głównego. To niegdyś było jakby śródmieście Gdańska takie ścisłe, co jeszcze świadczy o tym tej zabudowa pierzejowa, bardzo, bardzo bujna i wysoka. A teraz, w latach 90. i wcześniej, to pewnie pamiętasz, bo jesteś stąd, no to było miejsce, do którego lepiej wchodzić nie było po ciemku, czy samemu, czy z pełnym portfelem, bo można było go stracić. Szymon Burnos, przewodnik po Dolnym Mieście. Tutaj się poznaliśmy też w sumie, na tej dzielnicy. W zasadzie tak. Czy tam przy tamtym garażu? Tak, pod tym garażem. Przy tamtym garażu i w zasadzie po drugiej stronie ulicy, a mam na myśli Akademię Muzyczną, gdzie w sumie wszyscy się spotkaliśmy i w zasadzie dzięki temu miejscu zaczęliśmy grać razem. Mandala, wasza ostatnia płyta, została w tym roku nominowana do Fryderyków. Część naszego zespołu była na Fryderykach, my niestety dotarliśmy chwilę później. Na część bankietową. Czyli na najważniejszy moment. W zasadzie cała impreza jest ważna, nam się po prostu nie udało dotrzeć na czas. No i fajnie było. Oglądaliśmy w internecie na VOD transmisję i bardzo nam się podobała ta impreza, także no. Byliście nominowani w dwóch kategoriach, to całkiem nieźle, zważywszy, że sami wydajecie swoje płyty jako Alpaka Records, czyli tak naprawdę jesteście małą wytwórnią fonograficzną, stanęliście w szranki z tymi największymi i było całkiem ciekawie, co? No to generalnie było zabawne zestawienie dla nas z punktu widzenia... Bardzo miłe. Tak, przede wszystkim bardzo miłe, bo Alpaka jest dosyć świeżą inicjatywą. Można powiedzieć, że miała, akurat wybijał jakiś rok działalności naszej. No i to było bardzo fajne, kiedy usłyszeliśmy Alpaka Records wśród takich dużych wytwórni jak chociażby ECM, Warner czy Sony, to było super. Największą niespodzianką dla nas i taką nagrodą było to, że Alpaka pojawiła się pośród tych no... dużych firm, które się przepychają w zasadzie już z powodzeniem, a my po prostu gdzieś tam jak woda się przeciekliśmy. Jesteście w pełni samodzielni i chyba to jest sposób na to, żeby funkcjonować dzisiaj na rynku muzycznym. Samemu wydawać swoje płyty, samemu dbać o swoją promocję, tak? Chyba generalnie na tym nam nawet najbardziej zależy, żeby być jak najbardziej niezależnymi artystami i poszukiwać własnej drogi, własnej ścieżki, trochę nie do końca zważając na to, jak idzie reszta, całość. Jak gdyby chcemy chyba wykształcić własny styl, własną drogę prowadzenia tego wszystkiego. I całe szczęście mamy ekipę przyjaciół, z którymi możemy to robić. I wydaje mi się, że to jest duże szczęście i szansa na rozwój. Dla każdego z nas. I też w zasadzie pomaga nam to, że jesteśmy w Trójmieście, bo Trójmiasto w jakiś sposób czy symboliczny, czy fizyczny rzeczywiście jest jakoś odcięta od reszty Polski i czasami nawet bym powiedział bagatelizowana, czy pomijana w jakichś tam różnych ocenach, więc jakby też pomaga nam to poczuć się tym bardziej zupełnie niezależnie tutaj u siebie na podwórku i w zasadzie to wszystko, co robimy tutaj, nie tylko z Algorytmem, to jest tak naprawdę jakieś realizowanie naszej pasji i po prostu zabawa. Bardzo dobra zabawa, spędzanie tego życia trudnego, ciężkiego, nierzadko dołującego. A dla nas to jest właśnie taka
dobra zabawa. Fajna forma spędzania czasu po prostu. Życie toczy się dalej. Mandala tak naprawdę to jest przygoda z przed ponad roku już w tej chwili. Nie jest to aktualna płyta na pewno. No właśnie, pracujecie nad nowym materiałem. Nagraliśmy płytę w studiu Cavatina w Bielsku. W zasadzie wbiliśmy tam ślady instrumentów, rzeczy, które mieliśmy w głowie, częściowo przygotowane, częściowo wymyślone na miejscu. No i teraz czekamy na czas, aby ją wyprodukować, bo mamy mnóstwo pomysłów, które chcemy zrealizować akurat przy tej płycie. Dlatego wydaje mi się, że w wakacje to będzie taki moment, kiedy usiądziemy do tego wszyscy razem i, no i zaczniemy realizować nasze wszystkie chore pomysły, które przyjdą nam do głowy. Tak. Także mamy nadzieję, że... Nawet nie mamy nadziei, tylko chcemy zrobić wszystko, żeby pójść jeszcze dalej i żeby jakby trochę poszerzyć to nasze kółko, które sobie sami stworzyliśmy, także... No, mamy też taką po prostu taką wolę i żarliwość, żeby zrobić coś innego, bo najzwyczajniej w świecie zaczyna nas trochę krępować nasza własna, właśnie tak jak powiedział Piotrek, na nasz własny taki krąg. Tych zainteresowań, więc... Kręgi się przewijają, tak? Mandala, płyta, teraz krąg zainteresowań. Tak, krąg zainteresowań. Płyta będzie nosiła tytuł Szeroki krąg zainteresowań. Tak, także jakby no, nika to też z takiej dobrze rozumianej, jak najbardziej wartościowej nudy. Czyli po prostu jest to... Mandala jest już starą muzyką dla nas i musimy coś innego nagrać. To w takim razie do usłyszenia i do zobaczenia przy okazji nowej płyty. Mam nadzieję, że się wtedy zobaczymy ponownie. Super, dzięki. Dzięki, Piotr. Dzięki.